sobie z tą jej ale kogo, kogo? Co no ukradła? No, sprzemowanie nie swojej kamienicy przez jej męża, to by on i ona siedzieli w ciupie. No. Bo tam jest tak silne prawo gospodarcze w USA, że wykrycie jakiejś tam nieprawidłowości w sensie gospodarczym powoduje natychmiastowy areszt tej pary złodziejskiej. Czyli jej i mężusia. No ale jeżeli ludzie o tym się dowiedzieli, to co oni... No były artykuły, no. Ale to zostało, wiesz, no, znasz Polskę. No. Może być 5 artykułów, ale to zostaje, wiesz. Nie, w szóstym. W szóstym. Mhm. Znasz w Polsce, bo się w Polsce urodziłaś. Znasz Polskę, bo się w Polsce urodziłaś. Także, a czy Gronkiewicz Walc to jakiego jest pochodzenia? Żydowskiego. No ale mówili, że to jej mąż. No ale to Żyd z Żydem się zawsze łączy, no co ty? No. Potem no. Się tam mąż zgoił. Mhm. Jak masz do dyspozycji Żyda, no to był wiele Żyda jako Żyd. Mhm. A on był taki piękny, bo był właśnie Żydem i został mężem tej właśnie prezydentowej. Taki cudowny był, tak umiał pięknie kraść pieniądze, po żydowsku okłamywać wszystkich naokoło. Mm-hmm. Tra la 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 la, jaki on był piękny, jaki on, o jest, o jest. Mm-hmm. Taki on był piękny, taki on był giętki, tak cudownie pięknie okłamał. I propagandowo wychodził na swoje. Mhm. Mhm. Ach, jaki on był piękny. Jakie on miał cudowne możliwości. W tym kłamstwie swoim jako Żyd zrobić. Mhm. Wielkie włości. Mhm. Taki on był cudowny. O Jezu, o Jezu. Czyli, że ona nie ma doświadczenia, kochanko. Nie, ja ci powiem, mi się wydaje, że to jest lenistwo jej, bo już po tylu latach już rządzenia, to już wiesz, po roku już można sobie nabrać cech przywódczych, czy nawet ekonomicznych, czy jakichś finansowych, czy nawet zarządzania, managingu. To nie trzeba być takim, wiesz, ponieważ ona ma różne funkcje, a jeszcze wykłada na Uniwersytecie Prawo, ja podejrzewam, że ona w ogóle na nic nie ma czasu. I ona tylko właściwie sprawuje funkcję taką dekoracyjną. Bo gdyby ona się przyłożyła do tego, co jest głównym jej, proszę ciebie, zawodem, to ona by takich bzdur nie robiła. A może ona nie powinna tego prawa No ja uważam, że ona w ogóle powinna zrezygnować z wykładania prawa na uniwersytecie, bo to albo jedno, albo drugie, no albo się to robi, albo się co innego robi, no. Albo się jest prezydentem, albo się jest wykładowczynią, profesorem prawa, profesorem już nawet chyba. Ale żeby handlowego, ona... bankowego na Uniwersytecie Warszawskim. Więc to żeby ona trzeba po prostu na coś Uniwersytecie Warszawskim, żeby ona wykładała posadzkę, kafelki, to by jej to umysłu nie zajmowało. To mogłaby nawet o 12 w nocy, a jeżeli ona myśli... Tak, o tych wykładach swoich, tak? No tak, to tak, jej to zabiera, wiesz. Tak, tak. Bo to do wykładu to się trzeba przygotować. Wenę twórczą. Mhm. Proszę Państwa, proszę Państwa, tragiczna się stała cecha, bo Warszawa padła jak ta mucha, płaską, taką muchołapką, spieprzona przez jakiegoś Boga, bo jest w skali światowej gównianą stolicą, nieistotną z punktu gospodarczego. A może ta Hanka Gronkiewicz jest niewinna? Nie, słuchaj, ona miała 8 lat, to każdy debil nawet by już modelował rozwój miasta, dalekosiężnie, wiesz, 8 lat to jest jednak ludzie, ja rozumiem, inna kadencja, 4 lata, ale już 8 lat przeszła, teraz jest na trzecią kadencję, nie wiem, czy ty zauważyłeś. Teraz się rozpoczęła trzecia kadencja, ona będzie 4 razy 3, to jest 12 lat, no. To nie jest to, że tylko 4 lata. Mm-hmm. To
proszę państwa, proszę państwa, stała się rzecz straszna. Mamy Żydówę za prezydenta i ona jakby tym diabłem, on jej tak szkodzi, bo wszystko jest do dupy, co nie wychodzi. A ty wiesz, dlaczego Hanna Gronkiewicz-Waltz nie udzielała wywiadu dla Radia Maryja? Nie. Dlatego, że Radio Maryja to ją tak nie to, że szkalowało, ale mówiło precz, won, spierdalaj. I teraz nawet Krystyna Pawłowicz, jak była poza granicami tu Polski, to dzwoniła, proszę państwa, dlaczego ludzie nie przyszli na referendum, żeby Hannę Gronkiewicz-Waltz odwołać. Dlaczego? Dlatego, że 2/3 to nie są warszawiacy i ich to nie interesuje. Się zabawili, chcieli ją zwalić, a teraz mają coś innego w głowie swojego. No. I tutaj miała rację Krystyna Pawłowicz. Poprzez takie lekkie obserwowanie Warszawy, lekką obserwację. No. Także pozdrawiajmy naszą kochaną Krystynę Pawłowicz. Pozdrawiajmy naszą kochaną Wiesiolandię. Masz, moja kochana Wiesiolandio, piękny taki różowy kapelusz, bardzo ładny. Komputer to też przyjmie, komputer przyjmuje różowy jako różowy, no chyba żeby w jakieś opcje inne wejść jeszcze. Można dać czarno-białe, można dać, ale raczej ten róż to pasuje, moja kochana Krysiu. Bardzo jesteś ładna i oczywiście nie staraj się o to, żebyś wyszczuplała, bo zobacz, ta chuda przy tobie to jak kościotrup wygląda, bo nawet w sklepie manekiny nie są takie chude. No, nawet te manekiny, którymi ja zawsze, jak bywałam w supermarketach, w sklepie, proszę państwa, ja Langstrungowa, zawsze bawiłam się tymi rękami, tymi kończynami, nawet raz kończynę kobiecie wyrwałam i tak chodziłam z tą ręką, że te moherowe gapiły się i patrzyły się na mnie, jak na wariatkę, a przecież ręka normalnie odpadła. No. To jest żałosne. To takie właśnie intelektualne, nie ma na przykład osiedlania parków nauki. Szanka jest otoczona 50 gigantycznymi technopolis, czyli parkami nauki. Gdzie się tylko produkuje, czy wdraża, czy kombinuje, czy bada się nowe wyroby, nowe do wdrożenia produkty nauki, techniki, technologii. Także proszę państwa, sięgamy nawet do starożytnych Chin, a tak. Przecież Chiny są chyba najstarsze tak, na świecie. Są jednym państwem od 5000 lat. Jedyne takie tak. Państwo, które ma ciągłość 5000 lat na Ziemi. Jedyne, bo USA ma 200 lat, a oni mają 5000. I to jest ta różnica między USA a... Także państwo zobaczą, gdzie my sięgamy. No, aż do starożytnych Chin. Tak, 5000 lat, starożytnych bo to wtedy ukorzenie Chin. Cesarstwa chińskiego 5000 lat temu. A co można powiedzieć o Ameryce, która ma 200 lat i rządzi światem? Jest to banda różnych kowboi, debilowatych, prymitywnych, chamów, którzy nadają ton planecie. Nie mają żadnego doświadczenia w nic. Tak, i zobacz, że swój swemu tak dokucza, przeszkadza, prawda? Tak. Prymitywni to są ludzie, no jeżeli tylko wojenką oni zdobywają wpływy, no zaraz oni toczą 50 wojen jednocześnie. Tak, wojen, które rozsadzają, które dewastują, psują. Nawet niektórzy byli skłonni mówić, że jacyś Marsjanie sprzyjają Ziemi, ale nigdy człowiek, państwo no, zobaczą, ale, że ale człowiek człowiekowi robi kto źle. To jest źródłem tych wojen, przecież nie Chiny, tylko te kurwy w Waszyngtonie. No. Przecież to oni są zarzewiem tych wszystkich wojen. No ale widzisz. Powoli, już ci zaraz przygotowywuję. Kaddafiego usadzili. No bo on nie chciał sprzedawać za dolary ropy. On chciał sprzedawać za euro. Także swoi żołnierze, proszę ciebie, butami go skopali po głowie, zdeptali, nawet go chyba nie zastrzelili. No tak, a teraz co jest w Libii? Po 2 latach jest całkowita rozwałka, gospodarka w ruinie, tysiące ludzi zabitych, tak. Miliony
bezdomnych i tak dalej. No, no, no jakie są? Nie ma, nie ma, nie ma wyjścia po prostu. Zobacz, co by człowiek nie robił, to jest zawsze źle. Ludzkie rządy, ludzkie systemy wszelkie są złe. Ale po jaką cholerę się wywołuje zachodnią wojnę, która doprowadza do destabilizacji totalnej jednego kraju, typu Libia, i się naraża ludzi na głód, bezdomność, zniszczenia i śmierć masową, bo tam zginęło kilkaset tysięcy osób. No. Tak, tak. I jeszcze nie wiadomo, co teraz religijnie złego, prawda? No, ISIS tam działa, czyli religia ta, co ucina głowę. No. Właśnie w tej Libii. Także Państwo zobaczą jeszcze i to. No ale wiecie Państwo, toczyć się musi wszystko tak, że religię mają zniszczyć, a potem w Armagedonie królów. I najpierw królowie, którzy mieli flirty z tą religią, teraz już ta religia podpada, niedługo usuną religię, bo będą mieli dosyć obcinania głów. Tak. I Państwo zobaczą, przecież nawet tam 21 katolików na kolana rzucić, na kolana i głowy. No właśnie w Libii, koptu, koptu. No, no. Także widzicie Państwo, no świat się zachodni też z obrzydzeniem, z oburzeniem na to patrzy, no ale niestety, no chcieliście zrobić dobrze, dobrze zrobić, nie no tak, jesteście w stanie jako ludzie. Finansuje ISIS, no przecież to jest za pieniądze, trzeba było wcześniej rządowi Bożemu, Królestwu Bożemu. No. A jednocześnie wy jako te debile nie chcecie uznać Królestwa Bożego. I tutaj się to teraz kręci, także widzicie Państwo, człowiek chce dobrze, ale nie jest w stanie zrobić nic. Człowiek, jak to w tej pieśni Bob Dylan śpiewał, że człowiek panuje, to nawet Biblia mówi tak, w kaznodziei, na jego nieszczęście. Człowiek. Tak, tak. Oczyszczenie tej planety. Tyle to trwa. Ile to godzin się spędza nie człowiek na nad człowiekiem ku jego szkodzie. Tylko na czyszczeniu, człowiek panuje nad na jakimś człowiekiem ku jego szkodzie. Całymi godzinami. Człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie, ku jego zagładzie, ku jego zniszczeniu. Zaraz wychodzę. Człowiek nad człowiekiem. Tak. Także proszę Państwa, ja po prostu wychodzę za mąż i zaraz wracam.